Zgodzisz się z stwierdzeniem, że to może być najmocniejsza winner pierwsza liga od wielu, wielu lat? Myślę, że tak, możemy tak mówić. Składy wszystkich zespołów pierwszoligowych są bardzo mocne. Wielu zawodników z PGE Ekstraligi dołączyło do Ewiner pierwszej ligi, więc te widowiska na pewno będą bardziej zacięte. Więcej, można powiedzieć, takich gwiazd z Ekstraligi będzie jeździło w pierwszej. Te mecze na pewno będą o wiele bardziej zacięte. Który zespół, tak twoim zdaniem, zrobił największe zakupy w tym okresie transferowym, które robią największe wrażenie? Wiadomo, no Beniaminek musiał zawsze najwięcej się zbroić i tym razem też tak było, no ale taki no, duży plus i zaskoczenie, bynajmniej mojej osoby, to na pewno Wybrzeże Gdańsk, na pewno Unia Tarnów. Te dwa zespoły, oczywiście w mojej ocenie, wymieniły zawodników, uzbroiły się mocniej, więc będzie z kim walczyć i o co. A bramczyk Polonia Bydgoszcz też, która zajęła 7. miejsce w tym sezonie jako Beniaminek, też teraz jest, wydaje się być, mocniejsza. Oczywiście, że tak. No mówię, każdy zespół poczynił sprowadzenie lepszych zawodników, więc a bramczyk na pewno, Polonia Bydgoszcz na pewno też będzie mocniejszym zespołem. Wadim Tarasenko, który miał świetny sezon, ale i my jako Ostrowia, tak? Doszedł do nas Olibertson, także mamy też lepszy skład. A zespoły, które też zajmowały czołowe miejsca w tym sezonie, czyli Start Gniezno i Orzeł Łódź, o nich się mówi troszeczkę mniej w kontekście tych transferów, ale też wcale nie muszą być słabi. Nie będą słabi. No mówię, te rozgrywki zapowiadają się ciekawie. Wszystkie zespoły mają ciekawe zestawienia zawodników i początek sezonu myślę, że nakreśli, który zespół gdzieś tam będzie u góry, który na dole. Co na pewno musi nas cieszyć, tak? Bo będą lepsze widowiska, będzie lepsze ściganie, będzie lepsza widowność i miejmy nadzieję, że już w komplecie. No i miejmy nadzieję, że będą play-offy, że będzie taki cały sezon trwający 7-8 miesięcy, a nie taki okrojony. Też my mamy taką nadzieję, wolimy, aby ten sezon trwał dłużej, nie na wariata, tak jak teraz to było, no ale mówię, sytuacja nas do tego zmusiła, nie było innego wyjścia. Czego sobie życzysz i czego się spodziewasz po tym nowym sezonie? Indywidualnie i w swojej drużynie? Czego sobie życzę, żeby nie było gorzej, tak? Ale przede wszystkim, żeby było cało i zdrowo i bezpiecznie, tak? Bo to jest najważniejsze chyba dla każdego sportowca. A kibicom życzę no, doskonałych wrażeń, dużo emocji, oczywiście sportowych. I oby ten sezon odbył się normalnie. O co będziecie walczyć jako zespół? Bo tak naprawdę nie ma kandydata zdecydowanego i do awansu, ale też nie ma też do spadku kandydata. Zawsze walczymy o jak najwyższe cele, czyli początek, wiadomo, każdy chce znaleźć się w fazie play-off, czyli w tej pierwszej czwórce. My taki cel i założenia mamy, a później gra zaczyna się od nowa. Będziemy się bili o jak najwyższe cele, czy indywidualnie, czy drużynowo, każdy z nas będzie dawał z siebie wszystko.